Bye-bye. Dzień dobry, witam serdecznie. 26 odcinek drugiego sezonu podcastu PL Garden. Macie mika, kłaniam się nisko. Moi drodzy, w ten sobotni piękny tutaj poranek w Poznaniu, wy odcinek dostaniecie zaserwowany w niedzielę, czyli dzień później, w niedzielny poranek. Mam nadzieję, że pogoda również będzie sprzyjała. Mam nadzieję, że emocje, które również będą serwowane w lizji NBA w kolejnej nocy, również, również przysporzą Wam mnóstwo, mnóstwo tematów do, do analiz, do przemyśleń. A dzisiaj niezmiernie miło mi powitać dwóch gości w programie PL Garden. Bartka Drzewieckiego, który jest już z nami po raz kolejny. Bartek, witam Ciebie serdecznie. Cześć, dziękuję za zaproszenie. E, oraz Piotrek Wiśniewski, tutaj historia e, zupełnie taka, taka sama. Piotrek, po raz kolejny u nas w programie. E, witam Ciebie, Piotrek. Witam serdecznie. E, słuchajcie, panowie, jesteśmy, można powiedzieć, mniej więcej e, w środku tych rozgrywek playoffs. E, w, ty, w środku tych rozgrywek playoffs, i no, nie da się ukryć, że przysparzają one nam mnóstwo emocji. Być może tutaj na bostońskim poletku tych emocji jest coraz, nieco mniej, ale o to również będę chciał Was dzisiaj zapytać: jak Wy podchodzicie do tego ranu, zarówno Bostonu i jak to porównujecie z, z innymi konfrontacjami na innych parkietach, ponieważ tutaj pojawia się wiele dyskusji na temat drogi Bostonu do finałów, na temat tego. Jak to wszystko wygląda? Ja w poprzednim odcinku postawiłem parę test. One również spotkały się z kontr odpowiedziami. Przepraszam, troszkę gardło popłata figle tutaj z rana, ale mam nadzieję, że, że głos wytrzyma. No i jeszcze pytanie do Bartka: jak tam, Bartek, twój głos? Bo wczoraj wspominałeś, że, że gardło również w najlepszej kondycji. Coraz, coraz lepiej, natomiast do pełnej sprawiedliwości a potrzebuje jeszcze kilku dni odpoczynku. Coraz lepiej, więc dzisiaj postaramy się zbalansować te głosy, skoro mamy e, trzy e, aparaty mowy dzisiaj do dyspozycji, to postaramy się, aby gdzieś tam te siły e, były rozłożone. Słuchajcie, nie marnujmy czasu e, i porozmawiajmy o koszykówce, bo, e, bo o tym zawsze warto porozmawiać i e, sobotę rozpocząć od takich tematów jak playoffs to e, czysty raritas, szczególnie po, po takiej nocy, w której Indiana Pacers mierzyła się z Nowym Jorkiem, wiemy już, że będzie nas czekał mecz numer 7, który wyłoni finalistę wschodniej konferencji przeciwnika Boston Celtics. Już wiemy, że to będzie również drugi, siódmy mecz w tych playoffach, w drugiej rundzie, a być może drugi z trzech, bo jeszcze nie wiadomo, kto będzie zwycięzcą rywalizacji OKC Dallas Mavericks? I na początku, moi drodzy, pytanie może do, do Was: jak takie ogólne, jak, jak podobają się te, Wam te playoffy? Druga, <coughs> druga runda jeszcze nieskończona, ale tak jak wspomniałem przed chwilą, te emocje meczu numer 7 będą już za 24 godziny przed nami. Powiedzcie, jak ty, jak postrzegacie te, te playoffy? Najpierw może Bartek z perspektywy kibica tutaj nie, nie bostońskiego, ale, mm, ale kibica Lakers i kibica ligi NBA, a potem Piotrek, powiedz, jak to wygląda u ciebie z perspektywy kibica Boston Celtics? Ja świetnie bawię podczas tegorocznych playoffs, a mamy wiele zaskoczeń. E, właśnie jest sporo, sporo, sporo serii, w których mamy 7 spotkań. E, możliwe, że zobaczymy jeszcze jedną po dzisiejszej nocy. E, nic tylko, po prostu cieszyć się koszykówką na najwyższym poziomie, e, a i te finały konferencji i te, ten największy, to największa seria, czyli te finały NBA zbliżają się wielkimi krokami, również zapowiadają się znakomicie, niezależnie od e, układu, który tam zobaczymy. Ja się zgodzę, te proroki mi się też bardzo podobają, jest dużo dużych praktycznie niespodzianek, więc niech trwają, trwają, zobaczymy co, co nas czeka, co nas czeka dalej. Eee, tutaj będzie mnie... Chociaż jeśli, jeśli, jeśli można taki ten, to dużo jest garbage time'u, nie? Spory, spory liczby meczów. No nas, Boston Celtics szczególnie w regularnym sezonie przyzwyczaił do garbage time. Eee, dużo, było tych, dużo było tych blowoutów tutaj w pierwszych dwóch rundach również to się zdarzało, szczególnie po tych porażkach w drugich meczach i szczególnie podczas serii z Miami. Heat: I tutaj do, do Piotra będę miał też takie pytanie, bo nie wiem, jakie Ty masz odczucia, tutaj patrząc z naszej perspektywy, jako, jako kibiców Bostonu. Czy, czy, czy te, te playoffy wzbudzają w Tobie jakby ten ran Bostonu wzbudza takie same emocje jak ten ran rok temu, jak ten ran do finałów dwa lata temu, bo powiem Ci szczerze mówiąc, z mojej perspektywy to wygląda tak, że jestem spokojniejszy i nie do końca potrafię wyważyć, czy jestem spokojniejszy dlatego, że pojawiła się ta narracja no i ciężko też od niej odejść, od tej narracji, że no ci przeciwnicy na papierze są nieco słabsi, że ci przeciwnicy, nie dość, że na papierze nieco słabsi, to jeszcze często przetrzebieni kontuzjami, jakimiś problemami personalnymi i gdzieś tam pojawia się taki większy spokój, również być może prowokowany przez to, że celci, że celtowie po prostu w tym sezonie są jeszcze silniejsi niż rok temu, niż dwa lata temu. Powiedz, jak to u Ciebie wygląda, patrząc na, na nasz ogródek? Czy no, rzeczywiście wzbudzają takie same emocje to, że jest lepiej, to jest tylko i łącznie i że idzie łatwiej, tak bym powiedział. To jest tylko i łącznie dobra rzecz, dlaczego ona wynika z, z tego, jak zespół się wzmocniał. Oni też nie będą przepraszać za to, że, a, że rywale mają problemy, tak? Nikt tutaj to nie Harding nie, nie robił i nie, nie, nie atakował rywali, e, tak więc na co postęp wykorzystuje, co to zostaje. A co mówisz do tego, że coś spokojniejszy? No ja tylko... Kimś zlecha poznać, że jeśli Rival ma problemy, to jest tylko kolejna okazja do skompromitowania się, więc tutaj, tutaj spokój. Nie, wspomina, <grych> nie, nie wspominaj o tym, bo, nie, 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 nie o tym, bo to ja daj, mam wrażenie, że nie Tutaj, nikt... tutaj, tutaj, tutaj spokoju, spokoju wynikającego z tego nie ma, bo to zawsze, zawsze może być, a, a ta przysłowiowa poznańską okrasz też z drugiej strony. Słuchaj, jak mielibyśmy porównywać y, śmiech o ligę do, do ligi NBA, to chyba pierwsza, największa taka różnica to jest taka, że w NBA chce wygrać każdy, a mam wrażenie, że u nas w lidze to, 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 to ja nikt tego mistrzostwa nie chce wygrać. Ja nawet nie, nawet nie porównuję, bo mówię po prostu o mentalnym nastawieniu, że, po, że rywal w teorii jest słabszy powinniśmy sobie łatwo z nim poradzić, znacznie więcej tyle, że, e, że jest szansa. Ale większa szansa jest kompromitowanie no, się. No i tutaj chętnie odbiję piłeczkę do, do, do Bartka, bo to jest dzisiaj e, dzisiaj ja jako prowadzący mam ten komfort, że że goście są z różnych, z różnych jakby światów poniekąd. Bartek będzie służył tutaj nam jakby opinią kogoś kogoś z boku. Piotrek, ty z środka tutaj celtyckiego poletka. I, i odbijam do Bartka. Bartek, powiem ci szczerze, że w ostatnim czasie pojawiło się dużo takich na, takiej narracji właśnie o, tym, o tej drodze, do, do, do finałów, do potencjalnych, teraz do finałów konferencji, potem do potencjalnych finałów e, NBA o tym, że, że Boston ma łatwo, o tym, że, że Boston pewnie znowu się wykolei, mimo że ma łatwo e, powiedz, powiedz, jak ty to widzisz, i, i czy, czy myślisz, że gdzieś tam poza, e, poza fanbaseem bostońskim jest coś takiego, jak hejt na Boston, bo nad tym się ostatnio nasz fanbase mocno zastanawiał, skąd to się bierze i dlaczego to się bierze. Drużyna, która sześć razy w, poprze, w ostatnich ośmiu latach meldowała się w Eastern Conference Finals, ja, ja zdaję sobie sprawę, że e, to może być postrzegane jako sukces, jako fajna, pozytywna rzecz, ale z drugiej strony postrzegana jako ok, e, zapinacie tą koszulę, ale nie zapinacie jej do końca. Jest to e, dzieło niedokończone. Powiedz, powiedz, jak ty to postrzegasz wszystko. Jeśli mówimy o największych markach, to wydaje mi się, że musimy pamiętać o takim jednym, takiej jednej ważnej zasadzie masz sporo miłośników, ale prawdopodobnie jeszcze więcej a, przeciwników i tyczy się wszystkich, myślę, największych marek w NBA, tak? A, tak samo będzie na przykład w przypadku Make to mamy wielu fanów z drugiej strony. A, mamy też zwyczajnie wielu haterów, i jest to uzasadnione. A, skupiając się już tak, typowo na Bostonie, to oczywiście ten udział w finałach konferencji w finałach NBA jest na pewno dużym sukcesem, ale powiedzmy wprost, że kibice oczekują czegoś więcej, tak? Ten ostatni tytuł już był tak dawno temu, że te wszystkie szanse wydają się po prostu takim kolejnym po prostu teraz jak już wspomnieliśmy o tym lechu, no to właśnie sobie myślę o tych niewykorzystanych sytuacjach. A Dlatego e, myślę, że ten sezon będzie bardzo ważny pod kątem kolejnych lat, bo o ile już wcześniej poruszyliśmy ten temat, że Boston e, raczej trzyma kadrę na kolejny sezon, no to nie wiadomo, jak kształt będzie miała ta kadra powiedzmy za 2-3 e, lata. E, myślę, że nikt nie może mieć pretensji do Bostonu, że ta droga wygląda jak wygląda. E, powiem więcej, e, drużyna pracuje przez cały sezon, żeby uzyskać... E, przewagę parkietu, bo e, Boston, można powiedzieć, e, myślę, bez żadnych wątpliwości był najlepszą drużyną sezonu regularnego, więc tę przewagę parkietu uzyskał nie tylko e, przeciwko drużynom we własnej konferencji, ale również e, będzie, tym, można powiedzieć, gospodarzem e, w serii finałowej. I oczywiście e, wszystkie drużyny, które do tej pory Boston po prostu spotykał na swojej drodze, e, miały problemy z kontuzjami. Niemniej no, musimy przypomnieć, że no, te kontuzje dotknęły również Boston, tak? e, bo w tym momencie Christophe Sporting jest również e, niedostępny. Jeszcze z niestrów, które dzisiaj rano wyczytałem, słyszałem, że nie będzie dostępny na pierwsze mecze e, finałów konferencji wschodniej, więc kontuzje dotykają każdego, są częścią sportu, nie da się ich przewidzieć. E, a tutaj możemy jeszcze postawić taki plus przy Bostonie, a Taki troszkę można bym powiedział nawet szerszy. To znaczy to w jaki sposób budujesz kadrę to są twoje ruchy przez często x lat. Ja myślę, że Boston po prostu bardzo dobrze przeszedł ten etap przebudowy, a ostatnie ruchy kadrowe, żeby jeszcze wzmocnić ten zespół, że w momencie wypada jeden ważny zawodnik, na parkiecie jest dalej dwóch, trzech, a nawet czterech istotnych zawodników, Oczywiście wiemy, że jest to kosztem ławki rezerwowych, ale cały czas, nawet w przypadku kontuzji Łotysza, bo Stomp dysponuje tak mocnymi nazwiskami, że tak będziemy oczekiwać od nich, że znajdują się w tym w tych wielkich finałach, więc z mojej strony nie ma żadnego hejtu, wręcz przeciwnie, raczej, raczej taki mały bukiecik pod kątem. Jeśli chcecie przebudować drużynę, a myślę, że wiele zespołów teraz będzie stało przed tym zadaniem. Jeśli chcecie przebudować drużynę, spójrzcie, jak robię to Boston w ostatnich latach i zobaczycie efekty może nie za rok, za dwa lata, ale kolejne 5-6 lat może być wasza. No, Partek, nie ukrywam, że bardzo, bardzo miło mi to słyszeć i podejrzewam, że Piotrkowi tak samo dziękuję szczególnie za to, co powiedziałeś o Porsingisie, wiesz, bo ta narracja, która gdzieś tam w mediach ostatnio była, szczególnie jeżeli mowa o absencjach w innych drużynach, to o tych, o tych absencjach w innych drużynach się mówiło, a gdzieś tam właśnie ten Porsingis był zapomniany, a z drugiej strony przez cały sezon wszyscy wszyscy zainteresowani mówili jak bardzo kluczowy Porzingis jest dla tego zespołu, jak bardzo wpływa na spacing, jak bardzo potrafi zagrozić rzutem z każdej pozycji, a również nie jest no name'em na defensywnej stronie parkietu, tylko potrafi blokować, potrafi się zastawić, dlatego tutaj dziękuję, dziękuję bardzo za taką opinię i Eee, mówiłeś w Ja tylko dwie rzeczy do tego, jeszcze. Śmiało, śmiało, Piotrek. Eee, to pierwsze jest taka, że nieważne, jaki rywal ma problemy eee, zdrowotne czy personalne, to i tak trzeba być na boisko i trzeba wygrać ten mecz. On się sam nie wygrywa. Eee, to, jest, to jest pierwsze. A po drugie, do tego hajtu na Boston, to bo mi się wydaje, że to jest dość naturalne. Myślę, że podobne hajtu spotykało Miami, City, jak mieli wielką trójkę, dopóki nie zrobili pierwszego mistrzostwa. Myślę, że tak samo wszyscy wszyscy inaczej. Kibice innych niż tej tak samo czekali na wielką katastrofę w okresie ich dynastii. Tam więc Myślę, że to jest całkowicie normalne, że z, kibice z drugiej strony, nie kibice Boston Celtics, po czekają na to, że tutaj coś, coś się wydarzy i nie podniesiemy nie powędruje do pistolet. Ja zawsze lubię sobie myśleć i że ten cały hejt e, bierze się po prostu z zazdrości. Ja myślę, że to, co powiedział Bartek, jeżeli chcesz zrobić przebudowę, spójrz na Boston, mimo że ta przebudowa trwa wiele, wiele lat i jeszcze tego ostatniego aktu Boston nie wykonał, ostatniego aktu, czyli zdobycia mistrzostwa, to tymi emocjami raczyli nas już kilka lat po, po, po tej przebudowie. To nie była przebudowa w stylu OKC, która trwała, trwała długo, teraz dopiero te, te żniwo zbierają. Mają jeszcze sporo asetów. Boston, wydaje mi się, że już od czasów gdzieś tam, IT, 2-3 lata po tym tradzie Garneta i Pierce'a pierwszy raz zameldował się w playoffach. Wtedy mieliśmy serię, w której odpadliśmy z Atlantą dosyć szybko, ale już kolejne sezony to już były. Emocje to już były momenty, w których my również sobie coraz więcej po tych ranach w playoffs obiecywaliśmy. A ostatnio powiem wam, nawet usłyszałem taką opinię, że, że Minnesota to już jest w ogóle poniekąd zwycięzcami tych playoffów, że już sporo osiągnęli. Ale potem sobie pomyślałem: Ej, słuchajcie, no, Minnesota, tak na dobrą sprawę od czasów Garneta nie istniała, a od czasów Garneta gdzieś tam do momentu draftowania Karla Antonego Townsa to, 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 to również jakby był ten pierwszy etap tej przebudowy nic się tam nie działo I, i od 2015 roku kiedy Kat przyszedł do teraz tak na dobrą sprawę tej miny w playoffach nie było, także też ich kibice nigdy nie byli uraczeni większymi Większymi emocjami w playoffs, a, a my przez wzgląd na to, że gdzieś tam dochodziliśmy do tych finałów konferencji dwa lata temu do finałów, jednak, jednak, jednak już w nasze serca się wlewały nadzieje, że, że może osiągniemy coś więcej. Jeszcze nawiązując do tego, co, o czym Bartek mówił i, i o czym ja wspominałem o tej drodze do finałów. Piotrek również mówił, że po prostu wygrywać trzeba z każdym. A, a, a ja dodatkowo uważam, że te mecze, w których przeciwnik jest underdogiem, że te mecze, w których przeciwnik ma problemy kadrowe, gdzieś tam mimowolnie sprawiają, że, że faworyt może wrzucić ten czwarty bieg. To się dzieje trochę automatycznie, kiedy sobie myślisz: A dobra, nie muszę się tak spinać, a i tak wygram, zaoszczędzę siły na kolejne mecze. Przecież play-offy nas tak eksploatują. Kiedy skonfrontujemy takie myślenie, Nieco, nieco asekuracyjne, z takim myśleniem oponenta, że a ja teraz pokażę, szczególnie kiedy roleplayerzy będą chcieli być może wyjść i pokazać się na większej scenie, kiedy nie zawsze mają taką okazję. No jest to bardzo niebezpieczna kombinacja i jakby zgadzam się totalnie. Wiem, że panowie nie, śledzicie nie tylko koszykówkę, ale różne dyscypliny sportu i nieraz już byliśmy świadkami tego. Jak faworyci mogą się potknąć? Dzisiaj, moi drodzy słuchacze, będziemy rozmawiać oczywiście również o innych seriach, ale zanim, zanim przejdziemy do innych serii, jeszcze zapytam Wam was o tą serię z Cleveland Cavaliers. Może zaczniemy tym razem od Piotrka. Powiedz, Piotrek, czy to była dla ciebie taka seria jak z Miami? Czy była podobna? Czy była inna? Czy czegoś się po niej dowiedziałeś? Jak, 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 oceniasz tą serię, w, jak oceniasz tą serię z perspektywy Kibisa Celtics? Czy no, ona była trochę inna emocjonalnie niż te z Miami, co wynikało z historii poprzednich, poprzednich playoffów. No czegoś te widzieliśmy na tego, że ten zespół jest w stanie sobie radzić bez bez prozingisa i robi to i robi to i robi to generalnie bardzo dobrze. Eee... Nie myślę, że to, jest, że to jest, że to była chyba najważniejsza historia niż e, historia tego, e, tej tej serii. Obok oczywiście Hotforda, który się, się pokazał, pokazał że ciągle, ciągle może bardzo dużo dać. E, no i też e, też tutaj bym jednak to może być kontrowersyjne, pochwalił Mazurę. Który. O, to na pewno zauważy. będzie kontrowersyjne nie, nie mówię, mówię to rzecz... od razu za siebie, ale wiemy, jak nasz fanbase podchodzi do naszego trenera. Jest pół ja na pół. O to, że, że, że czytałem, niedawno, czytałem niedawno, właśnie po mecz meczu numer 5 z, z, z Cleveland, e, analizę jego decyzji defensywnej na The Athletic, gdzie mówili, że o zauważył, że tak naprawdę taka drużyna jak Cleveland no, może sobie pozwolić na zwycięstwo. Stone mieści będą siedzieć w trójki. I, i że on czy jakby Boston zaczął pozwalać częściej wchodzić w oblejowi w pomalowane i go tam odpuszczać, ale ograniczać możliwość możliwości oddania tej piłki na, na na obwód jak widać no sprawdziło się to 100% Bartek, a zanim ty powiesz jak widziałeś tą serię z Cleveland Cavaliers to powiedz jeszcze na, gdzieś tam w drugiej części swojej wypowiedzi co sądzisz o, o Cavs? Co teraz Cleveland Cavaliers? Co teraz z donowanym e, Michelem? Ostatnio, jak się spotkaliśmy tutaj podczas 24 odcinka, to gdzieś tam te nasze rozkminki o zwycięzcach i, i tych, którzy ponieśli porażkę, wieńczyliśmy właśnie jakąś taką predykcją albo dobrymi życzeniami dla zespołów lub dla graczy. To powiedz, jak to również w przypadku Cleveland Cavaliers będzie. Wiesz co, to może szybko w przypadku Cleveland, bo pamiętam, że e, sporo czasu poświęciliśmy Phoenix, że czekaj twardy reset. A tutaj po serii wychodzą kolejne brudy, i wychodzi na to, że to Cleveland będzie najgorętszym zespołem na rynku. Począwszy od Michela, który e, po serii powiedział, że był zdziwiony e, nastawieniem drużyny w ogóle do całej tej przygody w playoffs. Dalej sytuacja przedłużenia Michela pod kątem zatrzymania dariusa Garlanda, problemy z Czaretem Alenem, o którym sobie rozmawialiśmy, tak, brak chęci wystąpienia w tej serii z Bostonem, bo no tam wyszło tak dużo ciekawych historii, które mogą się skończyć naprawdę większą przebudową, że pewnie moglibyśmy poświęcić na ten temat osobny odcinek. Jednak wracając już do Bostonu, tak troszkę w kontrofensywie powiem, że ja nie mam przekonania, czy Boston faktycznie, jakby ukazał, że potrafi wygrać sport z Ingisa, bo wydaje mi się, że największą, właśnie, zaletą Cleveland, których ja chciałem zobaczyć przeciwko Seltom, to była deska, czyli Duet Mobley z Allenem. Allen, no, finalnie nie wystąpił, a tam tych zawodników pod zbyt wielu nie ma. E, więc pewnie laurka dla Alla Horswarda, szczególnie za ten ostatni mecz, e, szczególnie za to zaangażowanie. E, niemniej jestem ciekawy, jakby ta seria faktycznie wyglądała, jak gdyby to Allen był pod koszem, a, a Mobli mógłby być tym e, przede wszystkim obrońcą z pomocy, obrońcą z skoku i tak samo w ataku, jakby wyglądała wtedy ta rotacja, gdy masz dwóch zawodników. Na których jeśli nie postawisz zawodników wysokich, to musisz przynajmniej postawić kilogramy, e, bo akurat na skrzydłach tego wzrostu tych kilogramów trochę brakuje, a szczególnie mając na uwadze, że w tym ostatnim meczu stracili również Kisty e, Lawerta. Co do samej serii, no myślę, że tak jak się spodziewaliśmy, e, gładkie zwycięstwo, e, myślę, że nikt nie spodziewał się tych kolejnych kontuzji. Natomiast tak jak już powiedzieliśmy sobie we wcześniejszym segmencie, kontuzje są częścią sportu, zdarzają się każdej drużynie. Czy Cleveland złapałoby te kontuzje, czy zawodnicy Cleveland złapaliby te kontuzje w tej serii, czy nie? Myślę, że ta seria mogła ewentualnie potrwać do sześciu spotkań. Tego meczu numer 7 się nie spodziewam. Także zero, zero zaskoczenia z tej strony. Tutaj już tak reasumując... Najciekawsze, najciekawsze można powiedzieć przed nami, no bo Boston zameldował się w szfinach konferencji, a w Cleveland czeka nas naprawdę gorące lato, a pod znakiem zapytania, co z przyszłością duetu Mitchell Garland i czy zobaczymy w przyszłym sezonie ale na który po prostu no, wybiał się na kolegów. Jeśli chodzi o Cleveland, jeśli na to chyba wszyscy... z tego, co ja ostatnio czytałem, to wynika z tego, że ten duet i Garland zostanie rozbity i że raczej stawiają na Michela, Raz uwagę, że chcą z nim przedłużyć i to, że to ma spowodować, że otoczenie Garlanda ma zacząć naciskać na transfer. Eee, to chyba, chyba tyle. Chciałem coś jeszcze bo ale nie, ale wypadło. Znaczy, To, że może go trochę rozumiem, ryzykować zrobiłem w serii, której tak naprawdę nie masz większych szans wygrać. Nie no jest to pewnie, jest to pewnie ciężka, de, ciężka decyzja, ale myślę, że chyba na przykład Kau, Kau, Kau Loner też miał takie sytuacje. Może nie w playoffach, ale chyba w też mówił, że on nie wraca, dopóki będzie całkowicie zdrowy i sobie czekajcie. No i ciężki temat na pewno, e, bo spójrzmy proszę dzisiaj na e, Jusza Harta. E, Hart, który w nowym jorku miał ponad 40 minut na mecz, e, w tym ostatnim meczu jakiś problem z żyprami, e, no facet kończy spotkanie, ma jeszcze 30 minut e, po prostu w nogach, e, nie spodziewał się, żeby zrezygnował z tego meczu numer 7, e, ale wiadomo, jest to zawsze indywidualna kwestia, nie możemy porównywać e, tutaj tak samo tych urazów. E, no mówię, z mojej strony taki delikatny zawód, bo jeśli klient miało jakąś przewagę, to właśnie oczekiwałem e, zobaczyć tę przewagę na desce, czyli Allen Mobley przeciwko, no właśnie, czy będzie to Horford, czy może e, właśnie trener Salton zdecyduje się obniżyć troszkę, albo e, inaczej się... zrezygnować z jednego zawodnika i postawić, nie wiem, może na Luka Korneta, a wtedy z Horfordem na czwórca. A ja jeszcze ci, ci że czytałem jakieś tam zestawienie analizy przed serią, e, w której mieli się układać e, anonimowo w skauci z drużyny NBA i tam pada sugestia, że jeśli Allen będzie grał, to może, może być absurdalny dla mnie pomysł, e, czy, tak brzmi, z wyjściem, żeby miał go Chris Tatum, i plan był taki, żeby wystawić samych mobilnych graczy, których Ale nie będzie w stanie po prostu sobie poradzić z całą stoją, tą klejnotą tych graczy. To jest, to, to naprawdę nie jest, myślę, e, jakieś takie absurdalne rozwiązanie. Zresztą to jest on z tego powodu. Absurdalne, absurdalne na początku, nie? Jak to, jak, tak, jak usłyszysz, nie? że tej to na piątym określałem. Znaczy, Allen jest, jeśli dobrze pamiętam, jednym z tych undersized Pikmen, a to nie jest jakiś zawodnik, który, tak jak mogli, no nie wymyślałby z... wzrostem, ale pewnie no wtedy w obronie miałby, miałby powiedzmy, e, problemy. No pytanie, jakby Cleveland zareagowało, czy postawiliby wtedy na obronę strefą e, przy rozrzucanych zawodnikach Bostonu, e, czy po prostu postawiliby, dajmy na to ustawienie, e, dwóch zawodników e, pod koszem, czyli ten Mobley Allen, e, no i pozostała trójka, pozostała trójka kryjąca na obwodzie. E, no niemniej, powiedzmy sobie wprost, że to ustawienie, którym wyszli, e, czy Garda, który raczej nie jest jakimś a, wybitnym obrazem, no nie zwiastowało a jakiejś takiej ciekawszej serii, żeby Boston miał akurat się męczyć z tymi Cleveland? Pytanie: czy jeżeli Boston trafi na Cleveland w przyszłym sezonie, to będzie tam jeszcze Mitchell i Garland? Słuchajcie, moim zdaniem ten duet będzie rozdzielony. Pytanie tylko, kto to Cleveland opuści. Z drugiej strony, ciężko też mi sobie wyobrazić. Michela dalej w tym projekcie, jeżeli on miałby tak wyglądać, bo to Cleveland w tej pierwszej i w drugiej rundzie to był przede wszystkim w ataku Donovan Mitchell i to wykręcający cyferki niebotyczne. Pytanie też, czy Michelowi po przygodzie w Utah Jazz, w którym był tą opcją numer jeden zdecydowanie po. W trakcie przygody w Cleveland Cavaliers, kiedy jest tą jedynką w ataku, również bardzo zdecydowanie na nim się to wszystko opiera. Czy ten zawodnik nie powinien, by, nie powinien poszukać miejsca, albo jemu, żeby w Cleveland przygotowali kogoś? Pytanie: Czy Cleveland to jest rynek, gdzie gwiazda obok Michaela, która miałaby potencjalnie wystąpić, po prostu przyszłaby? Bo, bo moim zdaniem Michelowi, żeby, żeby, żeby powalczył o coś więcej niż nie wiem, czy, czy nie, finała konferencji jeszcze nie był czy żeby po prostu powalczył w playoffach o coś więcej, nie jest potrzebny kompan z prawdziwego zdarzenia nic nie umniejszając Garlandowi czy nie wiem Rudemu Gobertowi, Wjuta Jess, ale, ale to nie są te same te same kalibry co Michel, żeby troszkę tego Michela jednak w ataku e, e, roz m, odciążyć, żeby troszkę zaskoczyć przeciwnika tym, że piłka nie będzie e, ciągle trafiała do tego Michela, żeby on e, coś z nią zrobił. Moi drodzy, e, zostawiamy już Cleveland i to myślę, że zostawiamy Cleveland na, dobrze, na dobre, życząc e, Michelowi, Garlandowi, Allenowi, który jest moim ulubieńcem. E, wszystkiego dobrego i przejdźmy moi drodzy do serii Indiana Pacers New York Knicks już tutaj pojawiały się zarówno personalia z tych dwóch organizacji e, jaki jak i ich tutaj e, styl ich, ich problemy, przed chwilą wspomnieliście o, o Harcie, który w czwartej kwarcie zszedł, a, a męczył się praktycznie od, od początku, kiedy tego, tego urazu dostał. Nie wiem, co tam się stało, ale on się złapał, złapał za brzuch. Praktycznie grymas na twarzy był przez cały czas. Indiana Pacers, New York Knicks. Mecz numer 7 w niedzielę, w nocy z niedzieli na poniedziałek. Moi drodzy, niesamowite emocje i chyba jednak troszkę myślę, że faworyzowany będzie Nowy Jork moim zdaniem. Słuchajcie, Madison Square Garden to jest coś, co nawet w kontekście Boston Celtics, a to też zaraz będę pytał, troszkę mnie niepokoi, bo Madison Square Garden to istny wulkan, istny wulkan, który tak dalekiego etapu sezonu nie widział dawno. Mówię tutaj o finałach, potencjalnych finałach konferencji. To może być naprawdę istna kibicowska erupcja i to granie w Nowym Jorku może być ciężkie. I ten mecz numer 7 z Indianą również się tam obejdzie. Nowy Jork na pewno reprezentuje dużą taką i fizyczną siłę i mentalną myślę. Praca zespołowa, tutaj jest dużo, dużo takiego grania na przekór pewnym opiniom, w tej serii z Indianą dotychczas wygrywają gospodarze, więc nawet idąc tym tokiem myślenia ten, ten Nowy Jork tutaj staje się staje się faworytem ale z drugiej strony Indiana Indiana nic nie musi, Indiana tylko może oni już są fajną historią tych playoffs i na pewno nie możemy powiedzieć, że pozostają bez szans, ja raczej bym powiedział tak 60 do 40 dla Nowego Jorku. Powiedzcie, jak wy widzicie ten mecz numer 7 w przypadku tych dwóch ekip? E, z, do, ja nawet jestem na Nowy Jork, ale zobaczymy, jak zdrowie. Bo widzę, że tam są już dosyć grube problemy zdrowotne, i że e, tak jak mówiliśmy o Alenie, które miały odmówić gry. To tutaj jest kilku graczy, którzy pewnie już by spokojnie mogli odmówić, a jednak cały czas grają. I nie tylko gospodarze wygrywają te mecze w tej serii, ale też wygrywa od która wygrywa na dyskach. Bo każdy mecz wygra od która ma, ma więcej zbiórek. Ofensywne zbiórki szczególnie, tak. Hartenstein jest tutaj. Ja się go boję w kontekście tego, że może zabraknąć porcinguisa na początku. Z, zobaczymy. No ja też stawiam na Jork, Ale to już nie jest tak, jest. Nie jest to. Nie jest to, nie jest to... Takie stawianie, że jeśli Pacers ich przejdą, to nie będę jakoś specjalnie doskopszał. Ostatnio rozegrane mecz numer 7 e, Nowego Jorku. Nie wiem, czy pamiętacie, mi się pokazała taka grafika. E, Lata 96 Tak, Indiana Pacers. Pacer, 95? Chyba tak. No i Pacers wysyłają wtedy Nowy Jork na rybę, także Tak, A94 rok, koło, Nowy Jork e, Indiane. także tutaj były dwa lata pod rząd, teraz to można ten, trzeci mecz, ten os trzeci mecz prawdy Ten ostatni mecz, ten 95 to był ten mecz, w którym Reggie Bieler 8 punktów tam w 4 sekundy czy, czy to był jakiś inny mecz? W tej te, serii, ale... czy, że nie pamiętam. To chyba nie był mecz numer 7, ale nie daje sobie... się Ale to było hard, bo jest Na bo pewno Ale mógł bo, bo wtedy po tych trójkach głęboko w oczy spojrzał Spike'em Uli to doskonale pamiętam. No także fajna, fajna historia, fajna historia, można powiedzieć, przed nami. Um, ja, powiem, ja powiem szczerze, że kibicuję Nixon od początku w playoffach, yeah. a jednak. Gdy słyszałem, że Julius nie będzie dostał potem kolejna kontuzja, RG jan e, no to powiem szczerze, że, że jest teraz zrezygnowany, ale jestem zrezygnowany tym kątem, że um, to, jest to, co powiedział uh, Piotr. Niezależnie od tego, kim dysponuje trener, niezależnie od tego, uh, który z jest zdrowy wychodzisz. I nowy Jork wychodził na każdy mecz i zostawiał dużo serducha na tym uh, pakiecie. Jeśli wygrają, to po prostu. No nie, moim zdaniem ten skład już jest za mały. Bo na dobrą, bo na dobrą sprawę oni grają. Czym, bodajże czteroma graczami. Ale Bartek, Bartek ale on jest, on jest za mały od początku tych playoffs, a oni już dokładnie, są prawie... Tak, w, w, w finałach dokładnie. konferencji. Okej, okay, tylko że teraz wchodzimy na coraz wyższą półkę. I tak jak powiedzmy zaczynałeś te playoffy, no nie wiem. Grając naprzeciwko, akurat tu był ten Elbit po kontuzji, tak? Ale nie wiem, był ten Kali Ubre, był Tyrese Maxi, teraz a jest, nie wiem, Harry Barton, a Shepard, Nelbram i tak dalej. No to teraz jednak przejdziesz na półkę Tatum Brown, nie? Mając cały czas na obwodzie White'a i Holiday'a. No i ktoś, ktoś, ktoś ich będzie musiał grać, no i kogo wystawisz, tak? O Harta, a na teraz w składzie jest McBride, tak? no to prawdopodobnie Dante De gdyby był ten OGN Nobi, powiedziałbym spoko, e, jako że, no mówię, ci ci są już tak wymęczeni, e, te kontuzje po prostu i muszę powiedzieć zniszczyły im ten cały piękny real. no bo to są nie tylko ci podstawowi zawodnicy, to jest tak samo ten Bogdanowi Złaki, e, to chyba wolałbym zobaczyć po prostu zdrową Indianę przeciwko Bostonowi, bo wydaje mi się, że, no może być to, może być to ciekawsze dla serii natomiast no, nie odbierał tutaj szans nowemu e, Jorkowi, bo no mówię, oni, oni grają z jakimś takim natchnieniem e, taką jakby nie wiem powiedzmy był ten szósty zawodnik na parkiecie e, i wydaje mi się, że e, oni są faworytem chociaż no mówię, dla mnie to naprawdę brzmi, śmiesznie mając, mając na uwadze jak wygląda ich kadra e, kto, kto, kto już się pojawia na tym parkiecie e, no i mówię, ten zestaw podkoszowych E, właśnie ten ja najzajemniejszy Hardenstein e, Pryszczysa Czuła, no, no mówię, no, myślę, że ci goście e, w przypadku e, zdrowych, albo inaczej dostępnych e, Robinsona, e, a Robinsona no, nie dla randla, no grałby jakieś, nie wiem, 15, no maks 15 minut na mecz, a e, tutaj walą, nie wiem, 30-40, nie? To jest dla mnie, no, Myślę, no, to, to, że znając Tipsa i tak by zagrali 5. No, to, to, już, to już kolejna sprawa, nie? Ale no mówię, no to są zawodnicy, których nie spodziewałbym się na początku playersa, odgrywają no, bardzo ważne role, e, ale może nie wiem, może pora zakończyć już e, pora zakończyć już tę serię e, spróbować, e, no nie wiem, przebudować troszkę tę drużynę latem e, no i w następnym sezonie połączyć z tym Bostonem bo wydaje mi się, że pokazali e, tyle charakteru pokazali, że ten talent jest e, no ale, no właśnie, no latem znowu będą takie ważne pytania, nie? Czy zatrzymamy Diego, który będzie chciał duże pieniądze co dalej na przykład z Juliusem był jak będzie zdrowy, czy będziemy szukali wymiany z jego udziałem, żeby na przykład wzmocnić drużynę na pozycji skrzydłowego no sporo pytań, ale jeśli chodzi o tę serię chciałbym, żeby wygrali Knicks, ale gdzieś tam mam w głowie ten scenariusz, że ta seria z Bostonem może już brutalnie zweryfikować eee, Okej, okay. zanim, zanim tutaj jeszcze zadam wam pytanie z kim e, Boston miałby większe szanse i czy to w ogóle ma znaczenie, mają znaczenie takie rozkminy, to jeszcze na chwilkę do tego meczu numer 7. Słuchajcie, nie, nie da się ukryć, że faktorem albo non-faktorem w tej serii jest Tyrese Halliburton. Miał dwa mecze w tej serii obok, których po prostu przeszedł. Były to mecze których automatycznie Indiana przegrywała. W tym meczu teraz w nocy 15 punktów, 6 zbiórek, 9 asyst, czyli na takim można powiedzieć dobrym poziomie, ale nie bez hura. Przy jednej, przy jednej stracie, nie? więc to też... To ok, przy, przy jednej stracie, no więc so, so, solidny występ, dołóżmy do tego zwycięstwo, które tak na dobrą sprawę już nie, nie decydowało się tak jak w niektórych poprzednich meczach w końcówce, tylko, tylko już ta bezpieczna przewaga była dosyć długo. Ale ja mam wrażenie, że ten Halibarton jest bardzo chimeryczny i on w ogóle w sezonie zasadniczym również był bardzo chimeryczny, mimo fajnego, fajnego początku. To też jest karta medyczna Halibartona, która dopiero w tym meczu, panowie, od meczu numer 4 z Milwaukee Bucks była czysta. Pierwszy raz nie znalazł się tutaj w raporcie medycznym I, i wydaje mi się, że ten Halibarton jako, jako generał, młody nadal zawodnik, ale to zawodnik, który zaraz ma podpisywać maksymalny kontrakt, no jest, jest tutaj faktorem i dorzuca jeszcze do niego Pascala Siakama, który uważam, że mógłby się bardziej angażować. Co, co wy na to? Wiesz e, co, jeśli chodzi o Halibartona. To czasami mam wrażenie, że ludzie, na, że ludzie od niego czekają tego samego co od Bransona w Nick. Okay, Z po prostu wygra mecz. E, to totalnie znaczy nie, nie jest. Nie, no, to już jest inna polaryzacja, jakby inaczej się rozkłada grawa No Wystarczy wspomnieć, że Indiana to jest sześć zawodników, którzy w tej serii średnio notują e, ponad 10 punktów, nie? A Naismith a 9,8 jest, można powiedzieć, że 7. Tak, a to jest jeszcze zawodnik, który przede wszystkim ma właśnie przestrzeń ksz życie ja troszkę patrzę na Feli Bartona troszkę jak na Stevena a Esha, a oczywiście z zachowaniem proporcji, że to jest właśnie ten zawodnik, który ma dołożyć te najlepiej plus 15 punktów, ale, ale przede wszystkim dowodzić w ataku. A mam wrażenie, że te kluczowe momenty, w których Indiana, nie wiem, potrafi zyskać przewagę, jest wtedy, gdy powiedzmy ten Nowy Jorpszy jest podmęczony. I na ten Nowy Jork wychodzi DJ McCann, tak? Jeden z tych najbardziej ulubionych zawodników Lebrona, Brona, bardzo, bardzo też doświadczony Gar. Um, czy więcej oczekuję? Bo no, na pewno nie, bo wszyscy chcielibyśmy pewnie widzieć te gwiazdy grające mecz mecz na, na najwyższym poziomie. I tak wydaje mi się, że i tak nie jest to e, zły ran, biorąc pod kątem całą, e, całą tę przygodę w playoffach. E, dla zawodnika, które tego doświadczenia e, po prostu nie ma. E, Ostiekami, myślę. Wcześniej, gdyż się wypowiadałem, no dla mnie to nie jest zawodnik, który z tym, którego w tym momencie bierze i oczekujesz, że no, nie wiem, sprawi, że twoja drużyna będzie walczyła o najwyższe cele, ewentualnie jako trzecia opcja, tym bardziej, że no, ten zawodnik już e, młodszy nie będzie. Pod kątem pod trzy kątem meczu, numer 7, czy dalszej i po prostu przyszłości e, wydaje mi się, że wszyscy czekamy na Maturina, który jest niedostępny podczas tych playoffs. Eee, czy ten zawodnik nie zaliczy jakiegoś przeskoku, może nie tak spektakularnego jak Antony Edwards, ale e, wydaje mi się, że to jest troszkę podobna psycha, e, troszkę podobny profil zawodnika, który też lubi e, gdzieś tam atakować, atakować obręcz. E, ja przede wszystkim liczę, że w tym kolejnym meczu ponownie zobaczymy ławkę Indiana, e, czyli co no, w tym miał być największym atutem, bo jeśli spojrzymy sobie na ten e, ostatni mecz, tak? czyli TJ McConnell w kilkanaście minut. E, no, facet zdobywa kilkanaście punktów, rozdaje kilka asyst. Obi Topin na świetnej skuteczności zdobywa tam prawie 10 punktów. E, Isaiah Jackson e, robi swoje na desce, tak, i w obronie, bo tam chyba jest kilka punktów, jakoś cztery zbiórki, ale facet do tego dokłada kilka przechwytów i tam chyba jeszcze złapą z dwa bloki więc e, dla mnie tym X Factorem dla Pacers nie jest ta wyjściowa piątka, powiedziałbym wręcz, że to jest chyba najsłabsza wyjściowa piątka w tegorocznych playoffach, e, ale właśnie ta ławka, czyli ta ławka, która tak za bardzo nie odbiega od tej piątki, i w momencie, gdy oni wchodzą e, na tego podmęczonego rywala, oni potrafią zrobić różnicę. E, no ale no właśnie. Tak jak, tak jak wcześniej przywołał przywoł, e, Tomat Ibodo a po drugiej stronie mamy tego Rika Carlejsa. Co on zrobi właśnie w tym meczu? Numer siadał, gdy ten Harry Barton na przykład będzie zawodził. Co zrobi na przykład Pascal Siakam? No właśnie, nie będzie agresywny, tak jak wspomniałeś, będzie bierny w ataku. Czy będzie miał odwagę wtedy postawić na DJa? czy będzie miał wtedy odwagę postawić na Topina? A jak to zrobi? No, dwie różne szkoły trenerskie, ale myślę, że to właśnie pojedynek trenerów będzie w tym ostatnim meczu. E, Okej, okay, panowie, to jeszcze e, na koniec, w takim razie, e, i zaraz zostawiamy tutaj e, konteksty Indiany, Nowego Jorku i Bostonu. E, waszym zdaniem, e, kto, kto będzie dla, dla Bostonu łatwiejszym, że tak powiem, przeciwnikiem? Ta zdrowa Indiana. Czy, czy jednak ten charakterny Nowy Jork oczywiście Boston nie powinien się przejmować tylko, tylko iść po swoje oczywiście obie te ekipy będą niżej tutaj rozstawione Boston będzie faworytem niemniej ja Indiany się tak nie obawiam jak Nowego Jorku mimo, że ten bilans z regularnego sezonu to było 3-2 dla Bostonu, Jeżeli, jak graliśmy z, z Indianą. Jak graliśmy z Nowym Jorkiem, 4-1. no Tych meczów było więcej ze względu na in-season turnament. Może Piotrek, powiedz jak, czy, czy masz jakieś tutaj preferencje, czy raczej, raczej bez preferencji? Znaczy, ja się przede wszystkim z tym, że tak naprawdę nie powinno to mieć większego znaczenia że postępuje w projekcie z jedną i drugą, e, drugą ekipą, a nie wiem, mi się wydaje, że patrząc to jakby już miał, gdy reszta z kim łatwiej, to wydaje mi się, że z Nowym Jorkiem, bo tam już zdrowotnie i kondycyjnie też po prostu e, sypie coraz bardziej. I jakby sypię, patrząc w ten sposób, ale jakby kto wygra, ten wygra i, i tak trzeba przejść. No i chyba ten Bronson wreszcie dostanie obrońców z prawdziwego zdarzenia. No, z całym szacunkiem dla Andrew M. Harda i Aerona Smitha, ale no, to nie jest poziom Juru i, i Derricka White'a. Tak? Także, e, także tutaj, e, tutaj na pewno dużo, dużo większa e, forteca przed wejściem e, do kosza, czy na ten półdystans, z którego Bronson lubi zrobić ten swój charakterystyczny rzut z odchylenia słuchajcie, zostawiamy, zostawiamy już te serię, zostawiamy w tym momencie Boston, Indiany i Nowy Jork na innych parkietach również dzieje się sporo mianowicie na czterech parkietach w dwóch seriach może zacznijmy od moim zdaniem istnego rollercoasteru serii gdzie ja czasami no po prostu już mam wrażenie, że jedna drużyna jest skończona potem ta drużyna odpowiada i mam wrażenie, że druga już jest skończona. Oczywiście mowa o serii Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves. Zaczęło się wszystko od łatwego, można powiedzieć, łatwego. No, może łatwe to nie jest, to nie jest dobre słowo, ale zdecydowanych zwycięstw Minnesoty w własnej hali. 2 do 0 ze znamiennym meczem numer 2 w Minneapolis, gdzie no, sfrustrowane, za, zaciągnięte do narożnika bokserskiego, Denver po prostu sobie nie radziło i, i wylewało swoją frustrację w najmniej e, sportowy sposób. Potem e, odpowiedź mistrzów e, 2 do 2, i w momencie, kiedy, e, kiedy wszystkim wydawało się, że to może ta Minnesota z, zdominuje Denver. Mm, Szególnież tam chyba w meczu numer 2 nie wystąpił Rudy Gobert. Mistrzowie odpowiedzieli: było 2-2, i znowu ta narracja zmieniła się na: no nie, to teraz e, Mina jest skończona, e, to, to teraz Denver. Potem był ten mecz Statement Jokicia e, w meczu numer 5. E, numer no ale znowu, skoro to rollercoaster, to oczywiście Minnesota odpowiedziała w meczu eliminacyjnym i przeforsowała mecz numer 7. Bartek, niesamowicie emocjonująca seria. Powiedz, jak ty to widzisz, i jak widzisz mecz numer 7, do którego już zostały godziny? A powiem, powiem tobie, że trzymam się tej wersji, którą sobie założyliśmy podczas jednego z ostatnich odcinków, czyli w 7. A wspomniałeś, że jakiś statement game poczekaj do meczu numer 7. Ja się spodziewam, że on wskoczy na jeszcze wyższy poziom i a, pewnie wszyscy widzieliśmy mamy tak? Tego Jokicza stojącego e, za linią Całą końcową, czwartą, czwartą, który czwartą. Skończy, <laughs> Tak, z tym killer look. E, tam było, że 50 punktów, 25, 15 asyst. Ja myślę, że Jokic jest w stanie zaskoczyć i zdominować e, ten duet Gobert Towns. Goberta ponownie schować w kieszeni a, i zakończyć ten mecz z, z jakąś spektakularną linijką typu, nie wiem, 30-20-15. E, co, co nie byłoby zaskoczeniem, no bo wiemy, że Joker już potrafił wykręcać takie cyferki. E, ja stawiam na delver, e, nigdy nigdy nie skreślajem mistrzów, nawet jeśli nie dojedzie Jamal e, Murray, to w moim zdaniem e, Joki jest w stanie tak poukładać te, te pionki na no tutaj na pakiecie, że włączy się Aaron Gordon, włączy się Michael Potter Jr. A Myślę, że kluczowe dla Minnesota jest nie zawsze to, żeby zatrzymać tego Mareja, tylko żeby w ataku znaleźć to flow, żeby ktoś wspomógł jednak tego Edwardsa, bo w tym meczu numer 5, w którym Denver, można powiedzieć, wróciło do życia, dla mnie sprawa była jasna. Edwards podwajany oddawał piłkę kolegom, ale ci koledzy też nie do końca wiedzieli, co zrobić. Wiadomo, duża strata wtedy Majka Conley'a, natomiast ten mecz numer 6 ponownie pokazał. Zatrzymany Marej, ok, ale z drugiej strony e, McDaniels, fenomenalna skuteczność 20 punktów. Carl Anthony Towns zabawił się w takiego baby-jokera e, może mniej punktów na swoim koncie, ale oczywiście lepiej e, dla drużyny, bo podwojen oddawał tę piłkę na odciszczel strafian. więc myślę, że game seven to będzie bardziej pod kątem z jednej strony, czy Minnesota znajdzie e, to flow w ataku. E, obrona jest zawsze na wysokim poziomie, to jest po prostu najlepiej broniąca drużyna w lidze, a z drugiej strony Denver pytanie, czy jeśli znowu ten Murray nie dojedzie, czy Jokic będzie sam w stanie wygrać to spotkanie, czy może znowu zobaczymy genialny występ po stronie Arona Gordona, który już wygrywał tutaj zarówno spotkania z Minnesota, jak i wcześniej z Lakers, czy ponownie Michael Porter Jr. No, odpali się z załuku i po prostu... Zakończy, zakończy już ten run dla Minnesota no i myślę, że tak jak wszyscy przewidywali zobaczymy wtedy Denver w finałach konferencji no i przed sezonem, jak większość mówiło w wielkich finałach docelowo przeciwko Bostonowi Piotrek teraz do Ciebie dalej kontynuując tą serię tutaj, Bartek wspominał że ta obrona Minnesota jest elitarna że jest powtarzalna na czele z Rudim Gobertem defensive player of the year który jednak w tej serii rzeczywiście czasami był schowany do kieszeni przez Jokicia ale to, to o ofensywę zapytam, bo, bo mam wrażenie, że jak przychodzi co do czego to za dużo opiera się na tym fantastycznym 22 latku Edwardsie tam chyba przyda się trochę jednak wsparcia, jeżeli mieliby o czymś myśleć bo to jest zawodnik, który potrafi zrobić coś z niczego, no ale już mieliśmy w historii jakby NBA, znamy przypadki, że kiedy drużyna opierała się na jednym zawodniku, to jednak on był gdzieś tam ograniczony i potem ograniczona automatycznie była cała ekipa. No oczywiście, że tak. Trudno tu, tu, tu się nie zgodzić. Dla mnie też faworytem są, są Nuggets, a też pewnie dałoby jakieś 60-40 moim zdaniem. Tutaj Minnesota naprawdę może zaskoczyć, szczególnie jeśli Mary znowu znowu nie, się nie pojawi na, na pakiecie i postanowi przejść po pop po, po meczu. E, co do ofensywy, co do Minnesoty, no to tutaj chyba też mówi, no to po prostu musi wszystko zacząć działać. To jest taki mecz, że, że nie że nie, że nie, może, nie może być punktu, który będzie, będzie poniżej. E, poniżej szyki bo, bo w takim wypadku to po prostu się nie uda. E, dobra, panowie, słuchajcie, e, czyli e, Bartek e, już tutaj wspomniał, e, potwierdził jakby obstawianie z zeszłego odcinka Denver w siedmiu, u Ciebie Piotrek również tak, czy jednak był e, buwieść 60 do 40, tak, zostaje, zostaje Denver, tak? Mm, tak, tak, moim zdaniem to wierz. Eee, ja szczerze mówiąc, chyba też bym się bardziej przychylał do tego 60-40. Trochę mnie kusi powiedzieć 50 na 50, ale, eee, ale jednak ta przewaga parkietu, jednak ta przewaga najlepszego zawodnika na boisko mimo potencjalnego zniknięcia e, Mareja, o którym mówił, ma Marej już znikał, to też było wymuszone, ale, ale, ale zdarzało mu się znikać. Porter Junior również różne występy, no ale, ale Jokic, jeżeli ma udowodnić, no to rzeczywiście może ten, może statement game w meczu numer 5 już nie będzie aktualny, bo jeszcze przebije to w meczu numer 7. Panowie, jeszcze coś o tej serii, czy przechodzimy do serii, o której ja już na 100% powiem, że 50 na 50, czyli Dallas o Casey. Panowie, to ja mam do was jedno pytanie. Jeśli wyłączymy w tym momencie z dyskusji Jokicza i Edwarda, to po kim spodziewacie się najlepszego występu w meczu numer 7? Oj, to jest, to jest bardzo dobrze, bardzo trafnie postawione pytanie. Bo ja wam powiem, że mam swoich faworytów. Zresztą podzielę się z wami nimi. Dla mnie numer 1 to będzie Aaron Gordon. A z jednej strony to jest oczywiście ten nacisk w obronie e, czy właśnie na Mareja, czy właśnie e, kwestia defensywy e, na Carl Anton e, z drugiej strony jest to zawodnik często odpuszczany w obronie, znaczy może nie odpuszczany po prostu gdy Denver korzysta z tej swojej e, zagrywki gdzie te piki przechodzą i po prostu idzie podwojenie na kogoś z dwójki a zostaje bez krycia czy będzie właśnie wykorzystywał takie sytuacje z realu, czy będzie latał nad obręczami za obrońcami, ale z drugiej strony, kolej z takich weteranów, o którym no, przez to, to za mało się o takich ludziach mówi, to jest Mike Conley, bo różnica między meczem, w którym on był, a różnica w tym meczu, w którym go nie było, moim zdaniem, jest o tyle wielka, że okej, okay, on może nie wnosić tyle w obronie, co Michael Alexander Walker. Natomiast jak ja patrzę na atak, jak on rozprowadza piłkę, jak stara się szukać tych przewag. Jednocześnie a, to jest zawodnik, którego nie możesz zostawić na tej trójce. To będzie, to będzie duży atut. Tym bardziej, jeśli właśnie znowu Jamal Murray przejdzie obok meczu. No ale jakbyście mieli kogoś wybrać, to na kogo postawicie? Czy będzie to Towns, czy może to będzie Nazri, A może z drugiej strony właśnie Michael Porter Jr. To jeszcze zgodzę z tym, że Mike nie jest tutaj. Ważne też z tego względu, że on zabiera piłkę Edwardsowi z Rock, a wiadomo, że łatwiej będzie bronić Edwarda, e, jeśli on cołyszy, będzie miał piłkę i będzie przy okazji rozgrywał. Tak więc myślę, że tutaj Michael nie będzie, jest to ciekawy faktor. E, a ja może powiem, jeżeli mówimy o, o kluczach, e, nie skupię się na jednostce, ale skupię się na ławce rezerwowych, bo mam wrażenie, że ta ławka rezerwowych. Minnesota jest silniejsza, jest tam również. Nasrid szósty zawodnik tego sezonu, najlepszy szósty zawodnik tego sezonu, i myślę, że możemy naprawdę sporo się sporo może się rozejść o to o tą ławkę rezerwowych i sporo również może rozejść się o, o coaching, bo kiedy było 2 do 0 dla Minnesoty pojawiło się troszkę takie pytanie czy rzeczywiście to Denver będzie potrafiło zrobić adjustments czy rzeczywiście to Denver będzie potrafiło odpowiedzieć i, i to było widać w meczu numer 4 i numer 5 że, że odrobili pracę domową tego materiału żeby odrobić pracę domową przed meczem numer 7 obie ekipy mają aż nadto więc myślę że to również będzie duży duży pojedynek trenerski jeżeli miałbym wybrać jednostkę, to pewnie wybrałbym, e, może niewymienionego przez Was, e, Mareja, e, który rzeczywiście w tej serii potrafił mieć straszną posłuchę, e, a potrafił również zagrać na swoim fajnym poziomie. Ale jednak, jednak ja stawiam na tą ławkę e, i na ten e, coaching. Moi drodzy, słuchajcie, przechodzimy do tej serii, o której już wspomniałem przed chwilą. Dallas, OKC. E... Serii, która poniekąd jest podobna do tej, ale jednak to przeplatanie zwycięstw, przynajmniej na początku, e... było bardziej intensywne. Tam na początku wygrało OKC w pierwszym meczu, potem odpowiedziało Dallas, potem chyba w meczu numer 3 znowu Dallas, żeby odpowiedziało OKC. Teraz jest 3-2 dla Dallas i ten mecz ostatni Mavericks wygrali na wyjeździe. Więc dzisiaj będą mieli szansę domknąć tą serię na własnym parkiecie, co oczywiście będzie zaletą. Ale moje pytanie brzmi i, i od razu to pytanie leci do Piotrka, bo dzisiaj już to imię się pojawiło. Luka przypominał, że e, piesek Piotrka bawi się, e, wabi się Luka serdecznie pozdrawiamy, nieraz tutaj również jego głos gościł w naszym programie Luka, jak pytałeś dzisiaj, Piotrek jeszcze nie wiedział jaki, jaki będzie mecz, a jakie ty, jakie ty masz podejrzenia, jakie ty masz predykcje bo ten Luka Doncic może być bardzo kluczowy, on w tych playoffach zawsze grał dobrze, ale to chyba jeszcze nie był ten taki Luka playoffs Myślę, że on będzie kluczowy. Nie tyle, że może, może, może być, tylko że będzie. No i mam nadzieję, że Dallas to, to, to weźmie i myślę, myślę że, że to wezmą, że przewaga parkietu plus doświadczenie i ruki, i, i Irwinga pozwolą, pozwolą tutaj wygrać ten, ten mecz numer 6. Dużo osób mówi o, o, o Irwingu, dużo osób mówi o, o Don Chico, ale w tej serii już fantastyczne mecze miał PJ Washington, kiedy, kiedy brał na siebie. Fajne mecze grał Team Hardway, także tam, tam jest batalia. Tam jest batalia również na bronionej desce. Jak, jak, jak u Ciebie jest Bartek w postrzeganiu tej serii przed meczem numer 6? Ja chyba mówiłem, że las z sześciu i będę się tego trzymał. Tym bardziej, że jest szansa, można powiedzieć, zaliczyć ten kupon. E, natomiast e, Ty życzyłeś, ja życzyłeś zain... finału w konferencji, pamiętam Doncic kontra albo Jokic. SGA kontra Jokic, albo Jokic kontra Doncic, coś takiego Tak, tak coś, coś takiego, no chyba, chyba postawiłem koniec końców na tego Doncicia e, z uwagi na korzystniejsze gdzieś tam meczopy po stronie Dallas e, no, ja podzielę się z wami takim szybkim hot Luka Doncic zagrał jedno dobre spotkanie w tej serii, to było ostatnie spotkanie Pozostałe spotkanie nie zaliczyłbym mu na plus, raczej tak plus-minus, a te, a te przegrane spotkania nawet na minus. Że, bardzo, że jestem bardzo krytyczny e, co do luki podczas e, tegorocznych, tegorocznych play-offs. Ogólnie uważam, że gra spora poniżej e, oczekiwaj. E, natomiast e, jedna noryka na pewno dla Daniela Gafforda. E, Gafford jest świetny na zbiórce, e, robi naprawdę straszną, zrobi straszną siekę w tej trumnie. E, w obronie też bardzo ciężko go przejść. Nawet ograniczone minuty to wnosi to double-double. Więc e, tak jak już powiedzieliście, e, czy P.J. Washington, czy e, właśnie e, Tim Hardaway, e, no ja bym powiedział właśnie, że P.J. Washington jest takim X-faktorem, ale też takim team X-faktorem będzie Daniel Gafford, i a, to jest chyba ta przewaga drużyny z Teksasu nad e, no właśnie Okahogą. E, moim zdaniem też trochę. Non-faktorem, ale pytanie, jakie oczekiwania powinniśmy mieć wobec tego zawodnika, jest Josh Giddy. On rzeczywiście w tych ja sobie tutaj odpaliłem słuchajcie, statystyki i on notuje sekundę, bo tutaj mi znikło, ale pamiętam, że jak. To odpalałem, to byłem mocno zaskoczony. Słuchajcie, Josh Giddy to jest tylko 1,4 asysty na mecz. Gość, o którym się mówi, że on nie ma punktować, on ma on ma rozdzielać piłki, on jest tym, tym rozgrywającym trochę mm, z takiej powiedzmy starszej epoki, ten taki prawdziwy, rozgrywający, nie, nieatletyczny, nie wjeżdżający pod kosz. Ale, ale w tej serii trochę nie dojeżdża i być może to też jest case, bo, bo SGA gra na dobrym poziomie. Dort, Williams trzymają obronę. O Holm granie szczerze mówiąc się nie, wypowie, nie wypowiem, ale no nie słyszałem jakichś cierpkich słów. W tej serii też nie śledziłem, że tak powiem, nie oglądałem sporo meczów, właściwie to jeden przed tygodniem, kiedy Dallas wygrywało, kiedy był ten rzut Irwinga, taki Kopiuj w clay z meczu uh, Golden State uh, Golden State uh, Cleveland Cavaliers przed laty. Uh, czy George Gidey jest w stanie wejść, wejść na poziom? Czy, czy, czy OKC w ogóle stać teraz na wyjeździe, żeby, żeby to wygrać? Czy, czy to już jest uh, bardziej 60 do 40 czy 80 do 20, jak sądzicie? 70 do 30. Czyli pomiędzy. Okej, okay, okej, okay. a Bartek, Bartek stawiasz, jakby tutaj predykcje były takie, żeby stawiać na, na Dallas, ale e, jak sądzisz, że tak powiem obiektywnie, jakie tutaj, jakie tutaj są szanse w tej serii? E, kurczę, ja bym, ja bym się I jeszcze, nabrym, jeszcze, jeszcze ile tu się rozejdzie też o coaching, bo tutaj też e, Jason Kidd, ilu ma zwolenników też mam wrażenie, tylu ma hejterów. Ja bym chyba nawet, bardziej odważnie, postawił takie 80 do 20. Gidi to już nawet schowany, chyba, do szafy, bo w ostatnim meczu przecież wystąpił Isaiah Joe, który tak fajnie, chyba, się pokazał w meczu numer 4. Joe, typowy szczelec, mniejszy zachodnik, przez co też może troszkę gorzej się to przekładać na obronę, no bo brakuje tych centymetrów i kilogramów. No, dla mnie, dla mnie Dallas. Myślę, że też co widzimy, to jest to, że sędziowie pozwalają na troszkę więcej tej agresywności w obronie. Jak tak sobie właśnie spojrzymy na te dwa składy, to wydaje mi się, że Dallas taką, bym powiedział z przeproszeniem, hamską siłową grą jest w stanie sporo zyskać, bo już abstrahując od tego, że doncić na tle innych rozgrywających, po prostu wypada na tego bardzo silnego no to właśnie Daniel Dafford i Jay Washington, no ale przede wszystkim też ten Derek Jones Jr., tak jeden z tych najlepszych dunkerów ale mówię, przede wszystkim też świetna pleta który e, czy pomaga z, z, do skoku e, jako ten drugi no, cięż, ciężko będzie to przejść a wydaje mi się, że e, Okahomie po prostu zabraknie tego wsparcia przez GA no bo od Dorta nie oczekujemy, że będzie tym wsparciem w ataku, e, myślę, że Williams na tyle ile może pomaga no a po prostu hologram ma jednak naprzeciwko siebie tego świetnego Gafforda w tej serii a to też nie jest problem, żeby właśnie e, czy postawić Waszyngtona, czy wygrzebać z tej ławki rezerwowych e, kogoś właśnie z dwójki Powell e, bo Kliber akurat już e, kontuzja ale mówię, tam zawsze będzie ktoś, kto będzie mógł stanąć naprzeciwko naszego jednorożca, e, więc no ja spodziewam się, że raczej tutaj Dallas właśnie ten med może zobaczymy jakiś taki mały statement game ze strony SGA, ale e, myślę, że to będzie mecz dla Dallas i no, raczej, raczej nie spodziewam się, żeby to było takie spotkanie do stopni w imieniu, a raczej e, takie zwycięstwo już po trzech kwartach i ta czwarta kwarta taka do dogrania. E, jak tak posłuchałem argumentów dotyczących siódmego meczu Denver-Minnesota oraz szóstego meczu Dallas-OKC, to zdecydowanie mam wrażenie, że mimo, że wszyscy postawiliśmy na, na Denver no to to jest jednak gruba rozkmina wszystko e, wszystko na ostrzu noża, e, natomiast e, jak, ja, jak posłuchałem tutaj o Dallas OKC, no to mam wrażenie, że tych argumentów e, przemawiających, za Dallas jest na tyle dużo, że to OKC e, no nie da rady e, nie zapominajmy też o doświadczeniu tutaj które jest po stronie Dallas OKC tuż przed playoffami pamiętam takie wywiady kiedy, kiedy te no, młode chłopaki wspominały o tym, że, że doświadczenie to jedno ale, ale kolektyw ale talent zdrowie i tak dalej to, to drugie i, i oni idą po swoje ale nie oszukujmy się, tak jak mówiłem o Indianie, że Indiana może, a nie musi no to z OKC mam wrażenie jest ta sama historia, tylko troszkę są o tą półkę, e, półkę wyżej, bo tego talentu jest tam e, po prostu bardzo, bardzo dużo i jeszcze jest dużo e, dużo asetów, którymi OKC może handlować, no ale życzmy sobie życzmy sobie po prostu dobrego, dobrego meczu, być może prze, będzie przeforsowane Game 7, ale ale ja również dam na obstawie Dallas i powiem Wam szczerze, że kiedy się te playoffy zaczynały i myślałem o Dallas, to, to była taka drużyna, o której myślałem, że dobra, oni tam do finałów konferencji nie awansują, co dopiero mówić o finałach, ale oni tak na dobrą sprawę, serię są w stanie wygrać z każdym. Teraz jak myślę sobie, że mogliby potencjalnie zobaczyć w finałach konferencji Denver i Minnesota. Bo jestem w stanie nawet pomyśleć, że oni będą w stanie awansować do finałów. Czy sądzicie, że Dallas są w stanie awansować do finałów? O tym chyba nikt przed, przed sezonem, przed playoffami nawet nie myślał. Moim zdaniem są w stanie awansować do finałów, ale nie będą faworytem serii, niezależnie od tego, czy zagra zagrali do z Soto czy z Dallas. Bóstwo... Moje... No śmiało, śmiało, Bartek. Ale... No z mojej strony, jeśli spojrzymy, mówię, ja jestem zawiedziony postawą do dziecia w tegorocznych playoffach, więc niezależnie od tego, e, czy by przeszli dalej do Denver albo Minnesota, to a, dla mnie w finałach po prostu tak brzydka momentami koszyków, już nie będzie miała prawa wygrywać, a, no spotkań. Eee, panowie, eee, przeanalizowaliśmy sobie Serię Indiana, Nowy Jork, Dallas, OKC, Denver, Minnesota. Pogadaliśmy o, o Bostonie na, na początku. E, dziękuję Wam serdecznie za, e, za gościnę dzisiaj, za, e, za gościnę w PL Garden. E, jak zawsze to jest e, dużo, dużo kontentu e, e, na plus. Dzisiaj szczególnie, kiedy e, konfrontowaliśmy sobie. To te, te rozkminki o Bostonie z Bartkiem tutaj. Bartek służysz tą opinią. Ja to zawsze podkreślam, spoza naszego ogródka, więc czasem czasem nas, nas prostujesz dzisiaj tych, tych fajnych opinii było sporo i, i wiadomo, że tego zawsze się dobrze, fajniej słucha i, i to zawsze dobrze nastraja. Piotrek, również Tobie serdecznie dziękuję za, za gościnę dzisiaj Panowie, wielkie dzięki Dzięki bardzo Dzięki piękna Ja ze swojej strony życzę Wam udanego dnia pierwsze moje pytanie dotyczyło tego jak widzicie te playoffy oboje powiedzieliście, że się doskonale na nich bawicie, więc życzę Wam, żeby dalej tak było, albo żeby było jeszcze lepiej, bo bo to jest piękny czas dla każdego fana NBA i zawsze kończy się za szybko, ale też już mówiłem, że jesteśmy w połowie, także jeszcze jest sporo czasu, żeby się tym rozkoszować. Moi drodzy, odcinek 26 podcastu PL Garden dobiega końca. My się prawdopodobnie usłyszymy po pierwszym albo po drugim meczu finału w konferencji. Przypominam, że zaczynamy tą rywalizację bez względu na to, z kim zaczynamy tą rywalizację we wtorek zaczynamy batalię o, mówiłem, Luka zawsze jest obecny, Luka pozdrawiamy słuchajcie, tak we wtorek gramy z Indianą albo z Nowym Jorkiem i PL Garden niedługo również spieszy do Was z kolejnymi aktualizacjami z kolejnymi opiniami, analizami i tak dalej, mam nadzieję również gośćmi Panowie, jeszcze raz wielkie dzięki, i do usłyszenia następnym razem. Siemanko. Dzięki, cześć. Cześć.